Dzień dobry, próba testu bez A testu. A coś brzęczy. No i trudno. No tak, chwilę musiały się przyrządy tutaj dostosować do tego, co się dzieje. Aparatura, jak na pewno wiecie, jest adaptywna, więc no cóż mogę tutaj poradzić. Gdybyśmy tylko mieli inżyniera dźwięku, sprawa by była dużo, dużo prostsza, ale to nie o to chodzi w dzisiejszym odcinku. Dzień dobry, moi kochani, witam was w Radiu Kosmos. Radio Kosmos! Na moim oknie wizualizacyjnym widzę Marsa, bo to właśnie jego orbitę okrążamy. Pozwólcie, że zerknę na odczyty naszej sondy Vigor 5. Temperatura powietrza na Marsie w tej chwili wynosi -63 stopnie, natomiast ciśnieniomierz wskazuje 8,37 hektopaskala. Zerkam właśnie na pulpit i niestety widzę, że zasoby energii są niezbyt duże. Prawdopodobnie jest to awaria jednego z podsystemów i zanim to wszystko się wyjaśni, myślę, że trochę minie, ale korzystając z obecnych zasobów spróbuję nadać ile się da. Na szczęście jest jeszcze komputer pomocniczy. Bardzo żałuję, że nie możecie tego zobaczyć. Po prostu z wysiłku te wszystkie lampy żarzą się na czerwono i widzę, że pytanie właśnie jest trochę z tym związane. Jak tu jest i jak to jest być samemu na orbicie? Czy jest smutno, szaro, zimno? To już odpowiadam. Szaro nie jest i zimno nie jest właśnie ze względu na te lampy, które bardzo często żarzą się, że hej, pracują na najwyższych obrotach. No i właśnie to jest tak sprytnie skonstruowane, że te żarzące się lampy mają swoje różne funkcje. Nie chcę zbytnio zagłębiać się w tematy techniczne, nie jest to moja specjalizacja, rozumiem, że was to ciekawi. Bardzo chętnie opowiem to, co wiem, ale w kontekście dzisiejszego pytania, czy jest smutno, szaro, zimno? Powiem tak, nawet patrząc na te żarzące się lampki, te elektronowe mózgi, no trudno mi to powiedzieć, bo elektronika to nie jest moja najmocniejsza strona. Ale jeżeli chodzi o takie osobiste odczucie, to no dodają ciepła nawet wizualnie. Obserwuję, jak migoczą te różne wskaźniki, różne diodki, lampeczki i inne rzeczy. Jest jakoś weselej, panie Hubercie, bo tak podpisał się autor tego pytania. Czy jest zimno? To już naprawdę w skrajnych przypadkach regulator temperatury potrafi mieć swoje humory, ale tu właśnie obawiam się, że dzisiaj może być taki przypadek, ponieważ jest bardzo duży kłopot z prądem. Trochę mnie to niepokoi, ale takie sytuacje już miały miejsce wcześniej i na szczęście tutaj nasza baza główna ma wszystko na oku. Moduły samonaprawiające się robią swoją robotę bardzo, ale to bardzo dobrze. Rozwinę temat jeszcze dalej. Mam tutaj moduł holograficzny, który potrafi wyświetlić naprawdę ciekawe rzeczy, ciekawe krajobrazy czy osoby w dosyć dobry sposób, jeżeli jest dobre oświetlenie, to nie powiem, tegoroczny model naprawdę bardzo pomaga uspokoić swoje myśli, odprężyć się, a to nie jest proste, jeżeli masz tą świadomość, że znajdujesz się w samym środku kosmosu, w środku niczego. Takie myśli przychodzą często i nawet tutaj moduł lekarski zaaplikuje swoje różne jakieś specyfiki, to mimo wszystko gdzieś z tyłu głowy jest to, że jesteś sam w kosmosie. Idąc dalej, tym bardziej, jeżeli
wyświetlanie holograficzne szwankuje po prostu w takich warunkach, to tym bardziej szwankuje generator historii i psuje się trochę ten obraz, który można oglądać, zabić trochę czas, czy się rozerwać, to te historie są po prostu tak, za przeproszeniem, głupie, tępe, że szkoda gadać, chociaż może myślę o tym, żeby zrobić Państwu odcinek, opowiedzieć o tych najdziwniejszych historiach. Niestety właśnie to, że trzeba balansować tym zasilaniem, nagrywanie nie działa zbyt płynnie, nie działa wtedy, kiedy bym chciał, kiedy dzieje się coś bardzo ciekawego, kiedy wyświetla się naprawdę ciekawa historia, która nie jest do powtórzenia, nie mogę jej zarejestrować przy takim stanie baterii. To może jest wyzwanie dla inżynierów, żeby jednak spróbować zsynchronizować te różne moduły, żeby jednocześnie i nagrać, i słuchać tej historii, chociaż no, wymagałoby to bardzo dużej optymalizacji energetycznej, ale no, z roku na rok myślę, że jest szansa na to, żeby właśnie tak to wyglądało. Kiedy większość modułów już zawiedzie, bardzo często na szczęście zostaje moduł środowiskowy. Wygląda jak dosyć duży obraz, tak opisowo spróbuję to przedstawić. Jeżeli patrzę wprost przed siebie i zaprogramowany jest jakiś ciekawy obraz, który generuje jakieś wspomnienie, to tutaj też nie do końca mam wpływ. Trafił mi się taki egzemplarz, który losuje te wspomnienia, losuje obrazy i każdy przynosi inne skojarzenia, co jest też bardzo ciekawe. Ale wracając do tematu, w tym małym okienku jest okno na świat i wyjście z kosmosu. No, to nie jest proste do opisania, ale naprawdę jak wiem, że jestem w samym środku tej przestrzeni kosmicznej, to taki widok kilka metrów przed sobą, jakiś ciekawy widok, coś zupełnie innego, a nie czerni i pustka. To powoduje, że wyobraźnia działa sama z siebie bez tego cholernego modułu lekarskiego, o którym też opowiem, ale nie wiem, czy powinienem. Mniejsza o to. I właśnie moduł środowiskowy robi roboty, krótko mówiąc. Trzyma mnie trochę w pionie. Patrzę, obserwuję, co wygeneruje i czuję się, jakby to były moje wspomnienia, moje widoki. To jest bardzo, bardzo przyjemne. No i właśnie mózg elektronowy potrafi wygenerować takie obrazy. Jest to dla mnie bardzo, bardzo budujące. Miejsca, w których jeszcze nie byłem, ale jak patrzę na te krajobrazy, coś we mnie rezonuje, coś się budzi. Jest zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że to zaspokoiło Pana ciekawość. No i niestety widzę, że nie dotrę do kolejnej wiadomości. Jest dosłownie kilkanaście liter rozszyfrowanych i już tutaj pół tablicy rozdzielczej świeci mi się na czerwono, więc w każdej chwili będzie odcinać prąd. Proszę wybaczyć, ja zostawię sobie odrobinę prądu na moduł komfortu, o którym też pewnie opowiem. Nie przedłużając, pozdrawiam Was serdecznie z kosmosu, Radio Kosmos.